Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nowe gadżet crate'y oraz przetestujemy wszystkie jednostki z niego. A ze mną jest szwagier, siemano szwagier. Siemano. No i dzisiaj wraz z szwagrem zrobimy sobie opening po 60 takich gadżet crate'ów. No i zobaczymy, komu uda się dropnąć lepsze jednostki. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tej łapki w górę, subskrypcji. Zapraszam cię do oglądania. Także trade'a ci daję tutaj, szwagierku. No i teraz zaznaczanie najgorsze, 60 crate'ów zaznaczać, przecież to mnie palce zaczną boleć od klikania. Dobra, trzymaj pierwsze 49 i kolejne 11. No i ciekawe jestem, szwagierku, czy trafisz dzisiaj Cage'a. No ja na pewno, z moim fartem, znając życie, trafię. Ale znając twój fart, to 3 trafisz. Dobra, szwagierku, także nie gadamy, otwieramy. Dawaj, pierwsza ósemeczka, zobaczymy, co nam tutaj wyleci. Pierwsze 8 ja już tutaj rzuciłem. Let's go. I czy to ja coś mam? No nie, a u ciebie? Oj, też nie. Mamy statiki i gravity guny. No niestety, niestety. Chociaż pamiętajcie, że te statiki nie są złe. Jak na start giereczki, zresztą dzisiaj widzowie zobaczycie, będziemy je testowali, są spoko. A ty co sądzisz na przykład o gravity gun? Bardzo fajna jednostka. Fajne ma połączenie z Astro UTC-kiem. No i eleganckie, dzisiaj sobie to sprawdzimy. W sumie nie gravity, tylko gravity. Ja tu się zawsze mylę w tej nazwie. Dobra, dawaj, szwagier, kolejna ósemka. Musimy trafić go dzisiaj. Let's go, let's go. Tapuję. Tu tapowanie nie działa, ale może coś będzie. Oj, czy u ciebie coś jest? No niestety nie. Jest. Masz? Aj, bez kitu. No nie, ziomo trafił jednostkę 0,5% z 16 crate'ów. No nieźle. Mówiłem, że wygra, no. Dobra, to teraz otwieramy 16. Wkurzyłem się, dawaj. 8. Chyba ta podka działa. Aha, on ma podkę, no i wszystkie cheaty odpalił, jakie są możliwe. Wszystko jasne. Dobra, czy ja trafię? Proszę, też co jednego. Proszę. Aha, nie ma. Ja też niestety nie. No to nieźle, widzowie, nieźle. Szwagier wygrywa jeszcze batelkę ze mną. Dawaj, kolejna ósemeczka. Ja coś czuję, że będę musiał chyba dokupić, żeby sobie dropnąć. Let's go. Jak nie Roksek, to ja wygrywam. Tak, bez kitu, ja zawsze muszę mieć pecha. Czy coś tutaj jest? No nie ma niestety. Widzowie, dajcie szczęście. Ja teraz otwieram także 1 i 8. Ten jeden będzie szczęśliwy, zobaczysz. Patrz, tutaj. Ha, no prawie, ale jest gravity, okej, okay. Gravity. I czy coś tutaj dostałem? Nie. A czy ty coś dostaniesz ciekawego? No, teraz nie, ale i tak, że ci dropnął, kurczę, z 16 crate'ów, ja ci zazdroszczę mega. No ładnie poleciał. A mi została ostatnia 9. No ładnie. No ja się nie dziwię, no z 16 crate'ów ja bym był tutaj mega szczęśliwy. No i ze setki poleciał dopiero. No to dzisiaj miałeś farta. Ja mam jeszcze 3 Sigma crate'y, więc sobie otworzę. Może tutaj jeszcze dostanę coś ciekawego, uwaga. No niestety nie, Sigma crate'y też nie oddają. Aha, bo ty jeszcze masz, no to nieźle, dobra, to ja dokupuję, ja nie mogę tutaj przegrać tej batelki. Trochę oszukam, dokupię sobie jeszcze 10, ale mam nadzieję, że te 10 będzie szczęśliwe. Proszę, Telantric, daj no w końcu coś tutaj dobrego. To już będzie 70 crate'ów, dawaj, jest czy nie ma? Nie ma chyba, chociaż czekajcie, bo to jeszcze rośnie. No niestety nie ma. Nie no, widzowie, powiem wam tak, miałem już nie kupywać, ale jeszcze do setki sobie dokupię, pyk. 100 crate'ów, oficjalnie 100 crate'ów. Jest szansa? No jest szansa, mam nadzieję, że wyleci. Jak mi dropisz, to się nie liczy, SS. Jak nie, to jest 70, ja nic nie mówiłem, 60, przepraszam. Tu nie dokupowałem, to jest 60 cały czas. No, poszuki 100. Nie no, dobra, otwieram wszystkie, powiem ci tak, nie czekam, otwieram wszystkie. Albo będzie, albo nie. Jak nie, to zmarnowałem 25 kgemów, uwaga. Czy będzie? No proszę, no. Aha, nie ma, okej. O, to przeliczyłem się dzisiejszym szczęściem. No co, zarobiony jestem, to mogę iść na trade fazę. No to siemano. Siema. No, ja tutaj, jak widzicie, widzowie, ukradłem szwagierowi Cage'a. Mam tutaj gravity i statika, więc idziemy, szwagierku, przetestować. Jaką mapę wybierasz? Pójdźmy na Toilet City, tak szczerze. Toilet City? O, ja ostatnio grałem, bardzo fajna mapa. Ostatnio jedna z moich ulubionych, poczekaj, ja sobie zawsze zapominam, muszę coin boosta odpalać, bo coinów zawsze mi brakuje. Więc teraz myślę, że możemy wystartować. W ogóle widzowie też, co sądzicie o nowym update'cie, ponieważ moim zdaniem jest nie za duży, ale bardzo fajny. Dodali coś takiego na endlessie jak razy 2 speed, dodali nowe jednostki, nowe crate'y. No moim zdaniem w sam raz update'cik, mi się podoba. A tobie, szwagier? Mi się bardzo podoba. No i elegancko. Dobra, Nightmare, autoskip. W sumie nie wiem. Ja cię tutaj, szwagierku, poproszę, żebyś na początku mi kierował. Ja sobie Santy postawię. Dobra, to ja sobie postawię na początku Santy. No i elegancko. Mamy też DJ TV Mana, żeby zobaczyć, ile oni zadają bez boostów. No i tradycyjnie z boostami, jak to co odcinek bywa. Ja zawsze, jak mam tego DJ-a, to sprawdzam, ile daje z boostami. No ja tam w razie czego zabrałem drona. O, no i elegancko. Bardzo dobrze. W ogóle szkoda, że nie ma razy 2 speeda na normal modach. Jezu, ta gra trwałaby 3 minuty. No może z 5 max.
To by było taki farmiecz kasy. To za mecz dostaje się około, nie wiem, 2-3 koła. To byś miał dosłownie 3 koła w niecałe 10 minut. To już w ogóle, byłbyś taki bogaty, że to szok. Ten można robić openingi, na przykład milion coinów w summon unitsach. Tak samo jak na partnerskim serwie robiłem. Dobra, stawiamy statika, widzowie. Ręcz jak coś, pokazuję wam jaki ma. Dokładnie 30 na start i damage'a 500. Zaraz sobie go tutaj ulepszymy, ale na początku go postawimy. Nie jest drogi, $300 na start gierki, bardzo fajne. I co robi ten ziomek? Patrzcie to. Ziomek tutaj taką wiązką światła. Może szwagier jakoś profesjonalnie to nazwie, bo ja to wiązka światła nazwę. To jest wiązka taka lasera, która łączy jednostki. No dokładnie, lasera i ona tak łączy jednostki i obija wszystkie tutaj w rzędzie, normalnie wszystkie. Ile chyba? 20? Coś w tym stylu? Czy wszystkie? Wszystkie, które będą za poprzednimi toaletami, jak będzie jakaś przerwa, to ich nie łączy dalej. Okej, to tak działa, dobra, no to naprawdę ten ziomo jest potężny. Ulepszmy go sobie na początku 500 damage'a, ale już z drugim levelem dostajemy 1500 damage'a i range plus 5%. W sumie nie procent, tylko plus 5. No moim zdaniem taki statik, jak ktoś nie ma jednostek, jest serio mocną jednostką. Zaraz sobie Gravity postawimy, bo on jest też mocarny, ale zanim to Cage'a będę chciał postawić chyba. I zanim sobie, widzowie, ulepszymy statika na level 3, bo upgrade nie kosztuje już tak tanio, bo aż $2500, to sobie postawimy tutaj Cage'a. Cage'a myślę, że postawię gdzieś tutaj. Pyk, stawiamy. Kosztuje on $500 na postawienie. No i ziomo dosłownie stawia nam klatkę. Ale co ta klatka robi? Na pewno Cage'a uśpił, okej. No ale chodź tutaj, chodź i wchodzi do klatki. No teraz nie było tego widać, nie wiem czemu. Chyba za mały level, tak szwagier, czy jak to jest? Za mały level, im większy level, tym więcej HP możesz zabrać. Okej, czyli po prostu klatka musi mieć więcej HP niż jednostka. Ale ogólnie Cage zabiera jednostki o klatki i tak przetrzymuje. To jest mega fajne. Ulepszam go na kolejny level, już ma 100 tysięcy klatka. Więc jeżeli Mutant Toilet przejdzie dalej, no to raczej go uwięzi, wam zaraz pokażę. No chyba, że pierw przejdą tutaj asasiny. I uwaga, patrzcie to, pyk, asasin w klatce. Tylko nie wiem, czy coś się popsuło, bo one wcześniej jakby siedziały w tej klatce, a teraz normalnie odpadają. Może Mutant? No nie, nie pokazał tego, nie wiem, co się dzieje akurat. Aczkolwiek no właśnie te jednostki były jakby tak więzione w tej klatce tutaj. Chyba, że Telantryk to znerfił. No chyba, że właśnie tak, no bo coś tutaj jest nie tak. Zaraz go ulepszę na level 3, ale zanim to będę go statika chciał ulepszyć i niedługo tego Gravity postawić. Gravity, Gravity, no ja raz tak mówię, raz tak, przepraszam, że źle mówię. Dobra, statika ulepszam na level 3, zadaje 4500 damage, range 40 oraz cooldown 1 sekunda. No tutaj to elegancko moim zdaniem, tu elegancko, no ale powiem wam, że dalej brakuje na takiego endless moda autoskipa, no to troszeczkę brakuje tego damage'a. Także zaraz będziemy musieli postawić albo ulepszyć tutaj naszego Cage'a, bo patrzcie co się dzieje, jest nieprzyjemna sytuacja, te jednostki przechodzą dalej. Szwagier, czy to ogarniesz? Dobra, to ja muszę wspomóc jako Gravity. Let's go, stawiaj go, proszę cię, bo ja nie chcę tutaj przegrać tak szybko. O, jest, jest tutaj. Patrzcie jak on się prezentuje, no bardzo fajny ziomo, 39% na trafienie z Crate'a, albo 31. No i co ziomo robi? Damage... No widzieliście, 500 przed chwilą miał, na drugim levelu 1000. Na szwagierku, co on robi? Powiedz tutaj wszystkim. On obija jednostki w tym okręgu, a w tym niebieskim okręgu spowalnia do 75%. Dokładnie, do 75%. Patrzcie jak oni wolno idą. No dosłownie jak... Nie no, ślimaki są szybsze, szczerze mówiąc. No ten Gravity jest naprawdę przepotężny moim zdaniem. Szczerze? No nie wiem, lepszy według ciebie niż Astro? Bo my mamy tu dwa zdania, wam powiem. Dla mnie jest lepszy Gravity, tak szczerze. No właśnie, tutaj Gravity jest wedle szwagra, wedle mnie dalej Astra, aczkolwiek tutaj, no szczerze mówiąc, bardzo, bardzo blisko do pokonania Astro jest. No ale wiadomo, no każdy ma swoje zdanie tutaj, ale naprawdę mocna jednostka jak z Crate'a. Dobra, statika bym sobie ulepszył za 6000, bo wtedy on będzie przepotężny, no bo zadawać będzie 10000 damage'a. Tylko że go uśpili, halo, proszę go nie usypiać mi tutaj. A ja już mam kasę, ja już go chcę tutaj ulepszyć, halo, halo, proszę zejść. No i ulepszamy 10000 damage'a. Oczywiście z boosterem pokazuje trochę więcej, range 45, no i cooldown sekunda. I zaraz sobie też boostera tutaj ulepszymy. Nie, patrzcie na tego airplane'a, no to jest ten, co tak zasuwa, to ten, co tak zasuwa. Ej, my to przegrywamy, szwagierku, muszę tutaj statika postawić na wszelki. Ziomo tak zasuwał jak nigdy.
Szwagierku, gasi ma autoskipa, bo tu jest nieciekawa sytuacja. Co się dzieje? Co się dzieje, że my przygrywamy? Chyba jeszcze problemy. Nie za bardzo mamy. Problemy i to problemy. Duże. Bardzo duże ci powiem, ale dobrze, że jest ten Gravity i tutaj slowuje, ale no wyłączyłem tego autoskipa, bo pierwszy raz się obawiam gierki. No statik jest mocny, no ale jak widzicie, autoskipa Nightmare'a, no nie jest tak łatwo z samym statikiem wygrać, więc ten Gravity jest tutaj bardzo wam potrzebny. No albo przynajmniej Cage, który będzie mocno ulepszany, ponieważ właśnie zapomnieliśmy go ulepszyć, tylko że kasy ciągle nie mam, mi ciągle kasy brakuje, więc ulepszam nasze santy i zaraz zajmujemy się w ulepszaniu ich. Tu jeszcze szwagier wam powie ciekawostkę o Cage'u, tylko zanim to ja go ulepszę na level 3, $5000 dokładam, 250 tysięcy damage'u, klatki pyk stawiamy, cooldown, no to widzicie 25 sekund, kolejny upgrade 12 tysięcy, to poczekaj szwagierku, jeszcze go ulepszę i powiesz ciekawostkę o Cage'u, ponieważ no to jest najlepsza jednostka z tego crate'a, to o nim trzeba najwięcej mówić, pyk stawiamy, 1000 HP klatka ma, 1000 HP to jest tak, 1000 HP, no i mówisz ciekawostkę teraz, let's go. Ciekawostka jest taka, że tych Cage'ów możesz postawić maksymalnie dwóch i on rozszerza do trzech klatek, że możesz postawić tutaj trzy klatki. No i dokładnie. Więc jak postawicie jakich dwóch ziomów, ulepszycie na maksa pod bazą to... Pokazuję, no zdążyłem, patrzcie to, UFO normalnie, ziomek, którego nienawidzę, siedzi sobie w klatce, bardzo dobrze chłopie, nie wychodź z niej, niech tam siedzi. I tu myk kolejny, TV ziomo w klatce, no i niech tak siedzą, ja ich nie lubię, tak mogą zostać. I to jest naprawdę fajne, jak takich Cage'ów dwóch postawicie sobie na przykład koło bazy, no na samym końcu w skrócie. I wiecie, jak będzie jakieś zagrożenie, dostanie wam się, no to wchodzi do tej klatki, no i po prostu odpada ziomo. Jako ostateczny upgrade daje nam aż 2,5 miliona, aczkolwiek no 30 tysięcy, no jest to dosyć sporo, więc nie wiem, tutaj poczekamy chwilę, a ja się Gravity zajmę. No damage na początku, no bardzo słaby szczerze mówiąc, 500 damage'a, no ale patrzcie, ulepszamy go za 3 tysiące, ziomo dostał stunę, jak chciałem pokazać dla widza, klasyk. Dobra, ulepszamy za 3000, 1000 damage'a, potem 2000 i znowu śpi, kolejny upgrade, znowu śpi, źle go postawiłem, dobra, kolejny upgrade, 5000, dostajemy 3000 damage'a, cały czas jak coś ma rent 40, ale chyba to niebieskie kółko mu się powiększa, czy mi się wydaje? Tak, powiększa mu się. Okej, czyli te slowowanie po prostu mu się powiększa. Następny upgrade, 6000 i to jest chyba maksymalny upgrade, no i ogólnie na maksa zadają 4000 damage'a, rent 40, cooldown 0,2 sekundy. No i to jest na sekundę 20 tysięcy damage'a. Damage'a może nie ma sporo, ale no to, że slowuje 75% to jest naprawdę coś przemocarnego, uwierzcie mi. Patrzcie jak te jednostki wolno idą, no dosłownie chłop jak ślimak idzie. Dobra, w ogóle odpalmy autoskipa, bo ja już chyba wszystko praktycznie ulepszyłem na maksa, szczerze ci powiem. Tylko Cage'ów jeszcze nie ulepszyłem. I też będę miał planie, nie wiem, można je sprzedać? Można, co nie? Można. Nie, no dobra, to będzie głupia taktyka, bo miałem taktykę, żebyśmy postawili po dwa i sprzedali wszystkie jednostki, ale to jednak nie są aż tak przemocarni, żeby wykierować całą grę. Jakby cooldown był sekunda, to wtedy tak, ale cooldown 25 sekund to jest za duży. A, i jeszcze się boostuje z DJ-em. Cage? Tak. Cage, DJ... Ja to muszę sprawdzić, widzowie, ja tego nie widziałem, dobrze wziąłem szwagrę dzisiaj do odcinka. Poczekajcie, tu zaraz DJ-a ulepszam na maksa. I ja wam pokazuję, ile klatka będzie miała na maksa. Uwaga, to klatka. Aha, bo cooldown dodaje. Dobra, ej, ale to fajnie i tak. Teraz mamy 18,75, normalnie jest 25 sekund. Ja myślałem, że do klatki HP jeszcze dochodzi. To było zbyt broken. No, to byłoby tak OP, że ja bym był w szoku aż. Ale no dobra, i tak jest OP. Jeżeli cooldown tutaj zdejmuje, to fajne. To podsumowanie postaci. Tak wygląda Gravity, ziomo, na maksymalnym levelu. Damage wam przed chwilą omówiłem, nie będę jeszcze raz omawiał. Tu mamy statika, fajny ziomo, ma tu swoje działko, nawala. No i obija wszystkie jednostki, które są właśnie obok siebie, tak jak szwagier mówił. Zadaje 10 tysięcy damage'a, range maksymalny 45, cooldown sekunda, no i DPS na sekundę to jest 10 tysięcy. Spoko ziomek, nie jest drogi, po 100 gemów na training plazie albo nawet mniej, więc na start giereczki jest spoko. No i oczywiście Cage, czyli najlepsza jednostka na 0,5%. Co robi? Stawia klatki i więzi tutaj kiblarzy. Ulepszamy go na level 5. No drogi jest w ulepszeniach, ale ostateczna klatka 2,5 miliona. Czyli jednostka typu, no na razie nawet takich jednostek nie ma, ale jeżeli na przykład w 50. wave będziemy mieć jakiegoś zioma typu Scientist i tak dalej, który będzie miał właśnie 2 miliony, to na spokojnie ten Cage uwięzi go w swojej klatce. No i cooldown rozpienia 18,75. Więc moim zdaniem te jednostki z tych crate'ów są naprawdę bardzo fajne. A ty jak szwagier uważasz, które są w ogóle wedle ciebie lepsze? Czy z Fun Crate'a, czy te nowe? Które były lepsze twoim zdaniem? Szczerze mówiąc? No u mnie to jest tak, że szczerze Titan Fenman jest lepszy niż te wszystkie tutaj, ale całościowo Crate to chyba ten lepszy. To tak u mnie wygląda. Dla mnie to jest
że są na tym samym praktycznie poziomie. Okej, czyli taka opinia, no dobra. Nie no, są to spoko jednostki, szczerze mówiąc. I co dobre, Krayt kosztuje połowę taniej, widzowie. Tak, Krayt już nie kosztuje tutaj 500 gemów, tylko 250 gemów. To też jest ważne, trzeba podkreślić. Bo jakby kosztowało 500 gemów, to te jednostki były bardziej potężniejsze pewnie. No dobra, już wygrajmy tą giereczkę, bo tutaj 15 minut. Przydałoby się raz, dwa speed. Tak jak na Endlessie, widzowie, więc jeżeli tutaj stawicie dużo łapek w górę, to może z szwagrem wbijemy topkę. Ja nie będę nic mówił, ale szwagier już bił, tylko musi ją teraz utrzymać. Który tam wave? 169, czajcie? Mój rekord 155. No chłop jest szalony. Ale czas tragiczny. Dobra, tam czas się nie liczy, ważne, że jest topka. No dobra, zobaczmy, czy z takim składem raczej na pewno wygramy, ale czy wygramy tą gierkę. Dobra, i mamy właśnie teraz 50 wave, zmieniliśmy taktykę, sprzedaliśmy wszystko, postawiliśmy 4 cage'e i patrzcie, ile tu jest klatek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 razy 2,5 miliona. Obliczcie sobie, bo ja do tylu nawet nie potrafię liczyć. Z ciekawostek, widzowie, patrzcie, jak to w ogóle tu wygląda. To jeżeli macie cage'a, to jeżeli macie dwie strony jakby alejki, to on stawia po lewo i po prawo te tutaj klatki. To też szwagier mi powiedział. No i też zapomniałem wam powiedzieć, ile kosztują te jednostki. Uwaga, static 100 gemów. Naprawdę tania jednostka moim zdaniem. Ale jeszcze w międzyczasie powiem, gravity, no 300 do 500 gemów. No i oczywiście cage 10-15 tysięcy. Patrzcie, jak szybko zmasztowaliśmy bossa. Chyba dwie klatki dosłownie. Dwie klatki i pokonaliśmy bossa. I tu flying rocket. A, to 2,5, to przepraszam. Ha, ziomy się tu zawiesił. Nie, no i my go teraz nie pokonamy. No to siedzimy tu 2 godziny na tej gierce. No to GG. No i GG, musimy wejść do lobby. A, on go nie bije, on go nie bije, on już zasnął. Nie, no to trzeba tutaj pomóc, trzeba to leciutko pomóc. I zobaczmy, jak to teraz wyglądało. Dawaj, stawiamy ile się da ich. Pyk, jeden, drugi. Szybciutko, zanim odpadnie. Szybciutko, szybciutko, trzeci. Dobra, zdążyłem. Elegancko, wygraliśmy gierkę. 2000 coinów. No i to mi się podoba. 2-1, 2-1 czas w ogóle. Wracamy do lobby. Podsumowując, jak oceniam nowego Krayta, ja przynajmniej, no jest naprawdę spoko, możecie mieć właśnie tego statika na start gierki, Gravity, jak ktoś nie ma Astro, no jeżeli uda wam się trafić, to Cage'a. Fajne jednostki, jeżeli chodzi tutaj, jeżeli gracie normalne map. Endlessa Cage'a nie testowałem, nie wiem jak wygląda, wiem, że Gravity właśnie szwagier grał, wbił topkę, więc dla niego jest spoko. No i statik, tak jak mówiłem, dla początkujących graczy na start gierki. Ale dobra, jeszcze przed końcem, zanim ogłosimy jakieś tutaj wyniki konkursów i tak dalej, powiem o klanie, ponieważ dużo się zmieniło. Dlaczego? Przyjmujemy teraz osoby, które grają minimum tygodniowo 24 godziny, mają minimum 9 rangę Endlessa, ponieważ takie osoby, które grają Endlessa, wbijają najwięcej punktów. Dla przykładu, przykład ja. Mam 1350 damage'a, bo gram Endlessa. Tutaj macie przykład Schweiger, 2600 gry Endlessa. Majeczka, 4000 gry Endlessa. Więc tu ważne, żeby właśnie ludzie grali Endlessa, bo za Endlessa macie, no zależnie od gierki, nawet do 200 Strange'a, więc Endless jest naprawdę bardzo ważny. Oczywiście można też zwykłe mapy grać. No ale tak jak mówiłem, no szukamy osób, które grają Endlessa i w ogóle grają. Co ważne, tak jak mówiłem, 1000 Strange'a tygodniowo to jest minimum. Dlaczego? Bo ja, czekajcie, ja dla testu, który nic prawie nie gra, w ciągu dosłownie 2 dni zrobiłem 660 tutaj Strange'a, więc naprawdę 1000 to nie jest nic wielkiego moim zdaniem. Także jeżeli chcecie, widzowie, aplikujcie, bo od teraz oficjalnie mamy nowe wymagania, to też mogę zrobić coś takiego jak add member i niestety decline all, chociaż tu jest bardzo fajne podania, ale tak jak mówiłem, no może tego ziomka przyjmę, chociaż jest lekki bug, ale nie, no dobra, żeby nie było, rejektuję wszystkie podania i oficjalnie od dzisiaj przeglądam wszystkie nowe podania, które wyślecie. Pamiętajcie, ważne jest, żeby grać, bo tak jak mówiłem, wczoraj wywaliłem 7 osób i dzisiaj prawdopodobnie znowu wywalę z 4-5 osób, bo ludzie tu nie grają, no. 110, 115, 190, 200, 300, no to jest bardzo mało, jeżeli chodzi w tydzień. No dobra, zróbmy sobie jakiś konkurs, a mianowicie rozdamy dzisiaj coś takiego jak 3 osoby po 10 gadżet Krayt'ów. Żeby je wygrać, obowiązkowo łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz z waszym nickiem. No i na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, bo ostatnio były też fan Krayty do wysłania, tylko zapomniałem ich wysłać, no to dzisiaj wyślemy zwycięzcom też po 10 takich gadżet Krayt'ów. A macie ich teraz na ekranie. Serdecznie mordeczki wam gratuluję. No i Krayty zaraz wysyłam. A póki co dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję tobie Szwagier za wystąpienie w odcinku. Również dziękuję. I co ja tu więcej mogę rzec? Trzymajcie się, do zobaczyska i do następnych takich odcinków. Siemanu!